Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii WWE 2K23 Universe Mode. Przed nami pora na przedostatnie SmackDown przed galą TLC. I mamy małą zmianę w walce, bo miała być walka Sami Zayn i Kevin Owens kontra Jey Uso i Jimmy Uso. Ale oczywiście SmackDown ma też, no te pasy są oczywiście na SmackDown i na Raw jakby bronione. Dlatego już na Survivor Series była walka, no pasy tam naprawdę pomiędzy dwóch tag teamów. Więc SmackDown jakby to jest niesprawiedliwe dla nich, żeby tyle czekali, dlatego właśnie zobaczymy ich tutaj walczących już, zobaczymy znaczy walczący tag team SmackDown o pasy na TLC, dlatego pora właśnie wybrać jaki to będzie tag team, czy będzie to Imperium, czy będą to ich rywale. Pierwszy właśnie tutaj wchodzi Ludwig Kaiser i Giovanni Vinci. Te pasy właśnie to są jedyne te pasy i pasy też tag teamu kobiet, to są te pasy właśnie, które są bronione na SmackDown i na Raw, dlatego jakby to jest niesprawiedliwe względem SmackDown, żeby te pasy były bronione dwa razy z rzędu pomiędzy dwoma tag teamami Raw, naprawdę. Więc właśnie dlatego będzie zmiana i to będzie Triple Threat TLC tag, więc no to będzie kawał dobrego pojedynku, myślę, na TLC Pay-Per-View. I teraz pora na rywali Imperium, którzy się z nimi zmierzą. I ich rywalami będą Street Profits, więc Street Profits kontra Imperium. Któryś z tych dwóch tag teamów dołączy do tego starcia, więc zobaczymy Usos kontra Kevin Owens, kontra i Sami Zayn oczywiście, kontra albo Imperium, albo kontra Street Profits. Zobaczymy, który z tych tag teamów da radę wygrać. Do pojedynku takiego właśnie ladder match, jakby, bo to jest TLC, tak, więc będzie trzeba być podrabienie. No nie wiem, Profits na pewno ma dużą szansę, Imperium nie wiem zbytnio. Usos myślę, że tak. Zayn i Owens też sobie, no nie ma nawet faworytów. Jak tak sobie myślę, to nie można też powiedzieć, że ktoś jest zbytnio jakimś faworytem tak naprawdę do wygrania, więc jestem ciekawy jak to będzie wyglądało. I będziemy mogli przechodzić do openera dzisiejszego SmackDown, czyli pojedynek właśnie tag teamowy na sam początek, zobaczymy kto da radę tutaj wygrać. I zaczynamy, Street Profits kontra Imperium, nie ma oczywiście tutaj Guntera, ale na pewno liczy, że Imperium da radę wygrać ten pojedynek i da radę zameldować się na oczywiście pay-per-view. Kilka mocnych uderzeń. Aż ta zżywanie Vinci tutaj, no nie wiem, to nie powinno być, no z jednej strony nie jest to nielegalne, a z drugiej strony nie powinno coś takiego się wydarzyć. Ale teraz Angelo Dawkins ma szansę na rewanż, na właśnie Giovanni Vinci za ten jego atak, bo teraz Giovanni Vinci walczy i Angelo Dawkins teraz oczywiście wyładuje swoją złość na nim za tamten atak. A teraz jeszcze Tilta Will Slam świetnie zrobiony. Odbicie od lin i splash zrobiony przez Angelo Dawkinsa, który jak na razie tylko on zadaje te uszkodzenia rywalowi, no bo jednak ta wściekłość pewnie po tym ataku tutaj się udziela Angelo Dawkinsowi, który na nie trafia teraz dropkicka. A to będzie Bear Hug, wykonując Giovanniego Vinci, wow. Nie spodziewałem się, że zobaczy coś takiego. Angelo Dawkins się oczywiście nie poddaje, łatwo z tego coś wychodzi. Kilka mocnych uderzeń łokciem. Świetne, teraz jeszcze Bulldog, Running Bulldog. Jeszcze teraz mamy uderzenie łokciem. Angelo Dawkins za niedługo może mieć i finisher, i signature tak naprawdę, więc to będzie dobra rzecz. Dropkick zrobiony ponownie. Giovanni Vinci tutaj jest cały czas uderzany. Teraz finisher ma Angelo Dawkins. Angelo Dawkins będzie mógł zrobić finishera i mamy zrobione. Angelo Dawkins zrobi finishera, więc to jest już szansa na szybkie zwycięstwo dla Street Profits. I czy to się właśnie wydarzy? Mamy przypięcie, mamy jeden, mamy dwa, ale nie mamy trzech. Giovanni Vinci jednak wstaje, ale Angelo Dawkins ma signaturę. Naprawdę może być szybka robota, to może być naprawdę, ale coś czuję, że ta signatura będzie skontrowana. I tak czułem, że tak będzie i tak jest. Jest skontrowana signatura, ale teraz pora na wejście Montesza Forda, więc Montez Ford wchodzi do ringu i to będzie zmiana. To jest zmiana, w tym momencie wchodzi Ludwig Kaiser do pojedynku. Figure 4 leg lock od Ludwika Kaisera. Nie wiedziałem nawet, że on taką rzecz ma w movesecie, szczerze. Ale oczywiście Montez Ford szybciutko z tego wychodzi. Bez problemu da radę z tego wyjść Montez Ford i walka trwa dalej. Walka o to, kto będzie ostatnim tak teamem w walce o pas na TLC dalej trwa. Świetny taki discus clothesline. Kaiser jednak wstaje szybko. Kontra od Monteza Forda. Mocne uderzenie tutaj i jeszcze Inziguri się tutaj nie dało. Nie udało się kopnięcie. Świetne uderzenie, ależ pięknie to zrobił Montez Ford. Kontra znowu od Ludwika Kaisera. Russian leg sweep teraz.
Nie ma kontry. Teraz jednak Montez Ford znajduje ważną kontrę, bo Ludwig Kaiser chciał się zmienić. Prawdopodobnie z Giovanni Vincim, a nie dał rady. Teraz świetne Inzaghi. Zobaczymy Giovanniego Vinci. Na co pozwolę, bo Giovanni Vinci jest łatwiejszą osobą do przypięcia z tej dwójki. Właśnie, mamy teraz sygnaturę. Aj, nie udało się niestety. Kontra. Sygnatura. Jaką ma sygnaturę Montez Ford? Nie mam pojęcia, jaką ma sygnaturę Montez Ford nawet. Czy ma w narożniku może? Kontra też ważna Monteza Forda. Czy ma jakąś, nie wiem. No nie wiem, jaką ma sygnaturę, szczerze, Montez Ford. Czy miał w narożniku czasem? Właśnie, miał w narożniku, tak, miał w narożniku tą sygnaturę. I Montez Ford jest w narożniku i to jest taki neckbreaker, to jest taki neckbreaker, bym powiedział. I to jest szybko szansa dla Monteza, jeszcze szybko na jeden z najlepszych, nie najlepszy frog splash obecnie w WWE, czyli frog splash oczywiście Monteza Forda trafia i to chyba jest koniec. To będzie koniec. Mamy przypięcie. I mamy jeden. Mamy dwa. I nie mamy trzech. Naprawdę? Jakim cudem Giovanni Vinci walczy dalej? Jakim cudem, naprawdę? Dwa finishery. Z kick out z dwóch finisherów zrobił. Niesamowite. Ale naprawdę ten frog splash właśnie Monteza w rzeczywistości według mnie nie ma obecnie osoby, która lepiej robi frog splash. Naprawdę. To jak on wysoko wyskakuje. To jest naprawdę piękne. Ten jego frog splash jest naprawdę piękny. No ale ten jego frog splash nie dał zwycięstwa tutaj, co jest dość dziwne. Stunner tutaj zrobiony. Wypada Ludwig Kaiser. Co teraz może zrobić Montez Ford? Możemy w sumie zrobić jakiś... Możemy na pewno zrobić jakiś senton. Tak, pięknie zrobiony senton. Wykonanie Monteza Forda. Giovanni Vinci, znaczy powoli tutaj wstaje i też jeszcze taś senton wykonałem Monteza. To byłoby piękne combo, a niestety nie trafił Montez. A teraz świetny jumping neckbreaker. Szybko Montez, szybko tutaj. No, czemu to się mogło udać? Nie wiem czemu naprawdę. To jest jednak nasz narożnik, więc Angelo powinien się przesunąć jakoś albo coś w tym stylu. Szybko oczywiście pomaga tutaj Angelo Dawkins. Po zoom pin na Giovanni Vincin, czy to się uda? Mam... Czemu naprawdę sędzia? No, sabotuje mnie sędzia prawda, w tym pojedynku. Ty odejdź stąd lepiej, Kaiser, naprawdę. Rock bottom zrobiony, można tak powiedzieć, przez teraz właśnie Monteza Forda. Ale szkoda, bo tam ten po zoom pin mógłby się udać. Ale się nie udał przez sędziego, myślę, naprawdę. Bo jednak sędzia dość mocno tam przeszkodził. Finisher. Teraz szansa na Frog Splash'a i Frog Splash nie trafia, tym razem Montez Ford niestety. Tym razem Montez Ford właśnie już niestety nie trafił. Myślę, że przydałaby się zmiana Fordowi. Wchodzi w tym momencie Giovanni Vinci. Nie Giovanni, oczywiście, a Ludwig Kaiser. Więc Imperium ma swoją zmianę. Mamy próbę przypięcia tutaj. Montez Ford jednak powinien kick-outa zrobić, ale nie musi, bo Angelo Dawkins go od razu tutaj ratuje. I mamy po zoom pinata z wykonaniu Monteza Forda na Kaiserze. Mamy jeden, ale mamy tylko jeden. Moonsault. Myślę, że to jest właśnie dobry moment, żeby się zmienić. Angelo Dawkins wraca do tego pojedynku. Czy może Angelo Dawkins da radę wygrać ten pojedynek? Kilka mocnych uderzeń. Ludwig Kaiser ma sygnaturę. Shoulder tackle teraz. I back suplex. Świetnie wyrzuca tutaj po prostu release taki back suplex, można tak powiedzieć. Świetny reverse clothesline. Elbow drop już nie trafia. Ludwig Kaiser ma sygnaturę. Świetny tutaj uppercut. Running uppercut świetnie zrobiony. Mamy przypięcie. Angelo Dawkins jednak powinien zrobić bez problemu kick-outa tutaj. No i to się właśnie dzieje. Angelo Dawkins najmniej przyjął obrażeń z tych wszystkich tutaj zawodników. Świetny uppercut jeszcze na koniec. Instant recovery. Miałem już klikać sygnaturę, ale zapomniałem, że przez instant recovery stracimy tą sygnaturę. A na szczęście nie zrobiłem jakiegoś błędu, bo mogłem się wystawić łatwo, a zacząłem potem inny przycisk używać po prostu, żeby zatkać jakkolwiek Kaisera. Shoulder tackle. Piękny ruch teraz wykonany Angelo Dawkinsa i to jest szansa na przypięcie Ludwika Kaisera. I mamy tutaj finisher, ale tylko problem jest taki, że naprawdę ja nie wierzę, że ja przypnę Ludwika Kaisera, naprawdę. Niezbyt mi się chce wierzyć, bo to jest dopiero chyba pierwszy finisher, po którym przypinam Ludwika Kaisera. No właśnie, wiedziałem, że to się tak wydarzy.
Spear teraz jeszcze zrobiony szybko i mamy teraz przypięcie. Czy to wystarczy, żeby wygrać ten pojedynek? Mamy jeden, mamy dwa i mamy trzy, a więc Spear robi robotę i w końcu mamy zwycięzców w tym pojedynku. Świetny opener, świetny pojedynek tak teamowy na początek tego show, ale ostatecznie to Street Profits wygrywałem, a więc oficjalnie Usos, Owens, Zayn i Profits. Te trzy tag teamy walczą o pasy tag teamu na TLC, walczą oczywiście Triple Threat TLC, tak, więc to będzie kawał świetnego pojedynku. No i teraz pora na kolejny pojedynek. I pora teraz na kolejny pojedynek. W drugim pojedynku zobaczymy walkę, która będzie number one contenders o pas Rhea Ripley na TLC pay-per-view. I tutaj właśnie nie zobaczymy Bayley, a zobaczymy Io Sky, bo to Io Sky będzie wychodziła. Tak w ogóle pomieszały się tutaj wejścia, też tak widzę. Pomieszały się tutaj dość mocno wejścia, bo Dakota wchodzi tu, gdzie powinna wchodzić Bayley, tak naprawdę. No ale już mniejsza o to. Najważniejsze, że jest to oczywiście, o czym mówiłem, czyli Io Sky będzie walczyła o pas tutaj potencjalnie, jeśli pokona swoją dzisiejszą rywalkę. Bayley już miała swoje okazje, Dakota akurat nie miała, to wiem, może też ta jej szansa przyjdzie prędzej czy później, ale wiem, że na pewno teraz Io ma szansę, na pewno teraz Io ma szansę na potencjalną walkę o pas, ale musi właśnie pokonać tutaj weterankę, jedną z najbardziej doświadczonych zawodniczek, jak nie najbardziej doświadczoną zawodniczkę, na pewno najbardziej doświadczoną zawodniczkę obecnie, czyli Natalia oczywiście. Natalia jest rywalką Io Sky. Jeśli Natalia wygra, to Natalia zmierzy się z Rhea Ripley. Zobaczymy, kto wygra. Zobaczymy, czy to będzie Natalia, czy to będzie właśnie Io Sky. Z którą z tych zawodniczek zmierzy się Rhea Ripley, dowiemy się już za chwilkę, bo możemy zaczynać drugi pojedynek w dzisiejszym show, na dzisiejszym show. Io Sky kontra Natalia, number one contenders o pas World Women's Championship i możemy zaczynać. Io Sky zaczyna ten pojedynek od świetnego tutaj przejścia i double foot stompu. Świetnie to zrobiła Io Sky na początku. Natalia jest złapana i świetny German suplex. Niedawno Rhea Ripley na Survivor Series przegrała z Becky Lynch, więc na pewno da się ją przypiąć, da się z nią wygrać, dlatego Io Sky będzie na pewno chciała i będzie dożyła do tego, żeby to zrobić. Jak na razie to jest bardzo dobry start dla Io i ponownie ten sam ruch, co przedtem widzieliśmy. Double footstomp na sam koniec. Kilka mocnych kopnięć, Natalia jednak powoli się podnosi. Ale Io dalej nie przestaje. Jeszcze super kick. I teraz odbicie od Lin. Czy Natalia naprawdę... To jest coś w stylu last shot, można tak powiedzieć, jak Adam Cole robi. Naprawdę to jest dla mnie dziwne, że Natalia tak mocno aż obrywa, można tak powiedzieć, bo na razie nic nie widzieliśmy w wykonaniu Natalii. Io Sky jak na razie dominuje po prostu. Io Sky jak na razie dominuje. Teraz jeszcze kilka kopnięć od byłej mistrzyni tag teamu. I teraz nie to chciałem zrobić akurat. Czy możemy właśnie Io... Io właśnie może coś takiego zrobić. Piękny frog splash w wykonaniu Io. Teraz Natalia powoli wstaje. Co teraz znowu zrobi Io Sky? Czy da radę zrobić jakiś kolejny ruch? Chyba tak. I teraz piękne przejście do missile dropkicku. No, moveset Io Sky jest naprawdę świetny. I cały czas coś się tutaj dzieje ciekawego. A Natalia musi się wziąć do roboty. Naprawdę. Teraz kończy shoulder tackle. W końcu to może być moment dla Natalii. Na pewno to w końcu Natalia musi zacząć coś tutaj robić, no bo jak na razie to ostro tutaj obrywa od Io. To będzie chyba German suplex, albo nie? Nie, to nie będzie jednak German suplex. Jeszcze kopnięcie. No to jest właśnie w końcu to, co na pewno chcieliśmy widzieć od Natalii, czyli właśnie dającą nam równy pojedynek, bo jednak nie chcemy, no myślę, że zobaczy jakiejś dominacji w wykonaniu Io. No chyba, że jak ktoś oczywiście lubi Io, to wiadomo. Jeszcze, a tu mamy... Nie wiem, jak to się nazywa normalnie, bo to jest oczywiście fairy tale ending, jak to robi Ciampa, a tu, czy to, jak to się nazywa, teraz Io chciała zrobić finisher, ale świetnie Natalia wstaje, choć jednak, co to było, nie wiem, co to było, nie wiem, co to było, ale coś to była próba czegoś, teraz suplex wykonuje Natalii. Miałem przypięcia w środku ringu, ale Io Sky za mało oberwała tutaj w tym pojedynku, za mało uszkodzeń ma, żeby to mogło się tak łatwo skończyć. Czy ona chce ukraść finisher? Nie wiem, co ona chciała zrobić, ale to wygląda, jakby chciała ukraść finisher, no nie wiem, ale nie ma końca oczywiście tego pojedynku, ale chyba właśnie to użyła, tylko że po prostu się nie udało, dlatego finisher zostaje tutaj przy Io. A to było bardzo ciekawe, teraz Hurricane Rana, Genius of the Sky, nie da rady jednak teraz zrobić tutaj finishera, pamiętam, tutaj wstaje i teraz, znowu, no nie wiem, nie może Io Sky zrobić tego finishera, nie mam pojęcia, o co chodzi. Ponownie to próbuje, ponownie to się nie udało. Znaczy nie finisher, znaczy, a tam, nie wiem, chyba to jest próba jakiegoś DDT, tak to wygląda, więc nie wiem czemu, ale Io tego nie może po prostu zrobić. Bardzo dziwne, bardzo dziwne. Dakota i Bayley, lepiej to nie mieszajcie się, bo jeszcze będzie dyskwalifikacja, jeszcze Natalia to wygra.
Powoli Natalia będzie wracać do ringu. Teraz jeszcze jest chyba stan? Nie wiem nawet w sumie. Io czeka tutaj na Natalię. Czy tym razem coś się uda zrobić? Tym razem... I missile dropkick mamy właśnie. Coś innego tym razem spróbowaliśmy. I teraz jeszcze możemy do tego dołożyć. Finisher to jest dobry moment na to, żeby zrobić moonsault oczywiście. Czyli finisher Io Sky, który jest niecelny. Natalia świetnie kontruje. Natalia już swojego czasu miała walkę, tylko że nie na pay-per-view, a na SmackDown z Rhea Ripley. Jak dobrze pamiętamy, właśnie było to kiedyś w main evencie jednego SmackDown. Mamy pozumpina teraz od Io Sky. Czy to może być koniec potencjalnie tego pojedynku? Mamy jeden, mamy dwa, ale nie mamy trzech. Natalia jednak daje radę wstać, ale to mogło się naprawdę tak nagle wręcz, może tak powiedzieć, skończyć dla Natalii. Io tutaj ze środkowej liny, ale... Tak jakby double X-handle, można tak powiedzieć, a teraz pora na finisher. Teraz pora na finisher, czyli na Io Sky robi moonsaulta i znowu nie trafię. Co się dzieje, że Natalia za każdym razem to kontruje po prostu bez żadnego problemu. Nie wiem o co chodzi, naprawdę. To jest dziwne. To jest bardzo dziwne wręcz. A teraz pora na signaturę. I mamy signaturę zrobioną. Jest stand Natalia, więc to jest moment w końcu dla ciebie, Io. Teraz nie ma szans, żeby Natalia to skontrowała, bo jest stand, więc w tym momencie w końcu zobaczymy ten moonsault w wykonaniu Io Sky. I mamy przypięcie. Mamy jeden, nie wiem czemu sędzia tak wolno to liczy. Mamy dwa. I mamy trzy, udało się. Powiem tak, jakby Io tego pojedynku nie wygrała, to za to, co robiła tutaj sędzia, to była duża by kontrowersja. Ale, no nie wiem, jakby... Sędzia nie chciała, żeby Io wygrała, ale Io ostatecznie wygrała, więc mamy Io Sky wygrywającą, więc Io Sky kontra Rhea Ripley na gali TLC opasy oczywiście tutaj World Women's Championship, więc to będzie kawał świetnego pojedynku, a teraz przed nami już pora na main event dzisiejszego SmackDown. I pora teraz na main event dzisiejszego SmackDown, jak możliwe, że nawet odcinek mówi, w tym main eventie zobaczymy Drew McIntyre'a walczącego w handicapie, więc Drew McIntyre dzisiaj w main eventie zawalczy w handicap meczu. Dość spore wyzwanie. Nieważne jaki to jest, ktokolwiek walczy, no ale jednak to jest handicap. To jest jednak dwóch na jednego, będzie już samo dwóch na jednego brzmi jako ciężkie wyzwanie. No i zobaczymy, czy to będzie właśnie tak ciężkie wyzwanie dla obecnego mistrza Intercontinenta, dla McIntyre'a, który też wygrał oczywiście razem z resztą zespołu w walkę na Survivor Series Team SmackDown kontra Team Raw, więc ogólnie Drew McIntyre naprawdę dobrze mu jakby tu idzie ostatnio, dobrze mu tu bardzo idzie. Mistrz Intercontinental wygrał na Survivor Series, no to naprawdę czego chcieć więcej, można tak powiedzieć, dla McIntyre'a. No jedynie pas, ale no, pas oczywiście Cody'ego, World Heavyweight Championship, ale na obecną chwilę się, myślę, że Drew skupia na pasie Intercontinental, który tutaj obecnie ma. I pora teraz na jego rywali i jego rywalami będą Brawling Bruce, Butch i Rich Holland. Jak wiemy na TLC, Drew McIntyre zmierzy się z Sheamusem. A więc Sheamus teraz wysłał właśnie tutaj swoich, można tak powiedzieć, podopiecznych, czyli Ridge'a tutaj i Butcha, którzy zawalczą w handicap meczu z Drew McIntyre'em, więc kawał ciężkiego wyzwania ma tutaj Drew McIntyre, bo jak warto przypomnieć, Brawling Brutes to byli mistrzowie tag teamu tutaj, w tym sezonie wygrali na Money in the Bank pasy tag teamu, a więc oni nie są byle jakim tag teamem, oczywiście, jak dobrze wiemy. Wiemy też, że na Hell in a Cell Drew McIntyre walczył z Butchem w walce o pas Intercontinental Championship, to też warto powiedzieć o tym. I zaczynamy. Zaczynam. Drew McIntyre kontra Rich Holland. Teraz Drew McIntyre daje radę skontrować Ridge'a Hollanda. I teraz jeszcze shoulder tackle, jednak się nie udaje, ale tutaj też się coś nie udaje. Teraz się shoulder tackle udaje i jeszcze clothesline. Świetny tutaj szybki pojedynek. Szybki pojedynek na razie. Mamy taki szybki start tego pojedynku. Kilka kopnięć od Drew McIntyre'a, który ma właśnie kawał ciężkiego wyzwania tutaj i też na TLC. Zobaczymy, czy da radę wygrać tą walkę i czy potem da radę też tamtą walkę wygrać. Wchodzi teraz Butch w tym momencie do ringu i Butch, ależ kopnięcie tutaj, to było piękne, jeszcze jedno tutaj kopnięcie, ale teraz już McIntyre złapał swojego byłego rywala, bo właśnie tak już mówiłem, na Hell in a Cell mieliśmy walkę, Drew McIntyre kontra Butch, tam Drew wygrał, ale Butch się naprawdę zaprezentował dobrze i zobaczymy, jak w tym pojedynku to będzie wyglądało. Clothesline i Butch wypada z ringu, teraz jeszcze tutaj Drew atakuje Ridge'a, jednak nie, mamy kontrę od Ridge'a Hollanda. Ale teraz też się nie udało, niesamowite naprawdę. A teraz już Drew musi się skupić z powrotem na Butchu, który tutaj wraca do ringu. I to robi, od razu się skupia na Butchu, który teraz znajduje kontrę. Mamy kontrę wykonanie Butcha. Mamy też tutaj kontrę od McIntyre'a. Co za ta pokaz siły wykonanie Butcha, żeby tak sobie podrzucić tutaj McIntyre'a, to naprawdę kawał siły trzeba było na to użyć, na pewno.
Będzie chyba zmiana, chyba Rich Holland będzie wchodził do ringu. Tak, Rich Holland będzie wchodził do ringu. Butch wychodzi, McIntyre tutaj czeka. I jeszcze teraz jedno uderzenie. Drew McIntyre ma signaturę, a więc teraz czy zobaczymy Glasgow Kiss w tym momencie? I Glasgow Kiss zrobione. A więc wiemy co, pora teraz, na co teraz pora? Pora teraz na Claymora. Tylko czy Claymore da radę trafić tutaj przy pierwszej swojej próbie? Claymore kick i trafia pięknie. Teraz tylko wyrzucić Butcha nie udało się, ale Butch sam zejdzie, tak? I teraz szybko przypiąć Ridge'a. Czy uda się wygrać? A tutaj przypięcie mamy jeden. Butch jednak. Jednak Butch. Ten Butch się tutaj pojawił. To jest właśnie to, jak walczy się w handicapie. No niestety, taka jest można tak powiedzieć, rzeczywistość. Taka jest smutna rzeczywistość dla McIntyre'a, że to jest ten handicap. I po prostu nawet jak masz jednego już gotowego, żeby go wygrać, no to nagle drugi się znikąd pojawi. Tak właśnie to zrobił Butch. Kilka mocnych uderzeń. I pięknie, Spine Buster, ależ to pięknie przechwycił McIntyre. Wstaje tutaj Bridge. Kontra teraz i slap w wykonaniu McIntyre'a. Kolejna kontra. Aż teraz sobie podrzucił McIntyre i bez problemu. Rich Holland to nie jest lekki zawodnik, a tak sobie go po prostu tutaj McIntyre podrzucił bez żadnego problemu. I jeszcze kopnięcie, nie trafia jednak. Świetny tutaj suplex od Ridge'a Hollanda. Myślałem, że to jest jego signatura, bo ma podobną chyba signaturę albo finisher nawet. Pięknie zrobione teraz przez McIntyre, ale nie wiem, to nie jest taki belly to belly, ale nie wiem jak to dokładnie nazwać. A wiem jedno, co się może tutaj wydarzyć. Drew McIntyre może się patrzeć tylko tutaj na Butcha, którego może też w sumie zaatakować, bo czemu nie? I to zrobić coś, co dobrze zna oczywiście Butch, bo to jest ruch Sheamusa, który robi w tym momencie Drew McIntyre. Piękne naprawdę, to jest piękne. To jest naprawdę piękne, że akurat to zrobił właśnie McIntyre, bo to jest właśnie taki bezpośredni atak, jak można tak powiedzieć, na Sheamusa, bym powiedział. A to jest Claymore kick zrobiony, perfekcyjnie to rozegrał McIntyre, ale wątpię, że to był koniec tego pojedynku. Mamy jeden, mamy dwa i Rich właśnie, Holland wstaje. A i tak naprawdę, no piękne to było, piękne to było. Kontra, nie ma kontra jednak, tutaj wykonają McIntyre'a i teraz świetne kolano od Ridge'a Hollanda. Przypięcia McIntyre'a, McIntyre jednak powinien bez problemu zrobić kick out i to właśnie robi. McIntyre wypada z ringu. Czy Rich Holland właśnie, on nie ma jakiegoś tam, musi dopiero wyjść na samą górę tutaj. McIntyre jednak szybko tutaj i to się źle kończy dla Ridge'a Hollanda, to się bardzo źle kończy dla Ridge'a Hollanda, bo to nie jest Glasgow Kiss jednak. Kontra, Rich kontruje. Ważna kontra dla Ridge'a Hollanda, knee drop tutaj. W tym momencie mamy Butcha, który będzie wchodził do ringu, więc Butch teraz zmierza tutaj. No nie ma tutaj jak skontrować, akurat tego ruchu właśnie nie ma jak skontrować tutaj. Mamy kolejne przypięcie, ale Drew McIntyre po raz kolejny oczywiście kick out robi. Teraz to McIntyre łapie tutaj Butcha. Oj, to może być, ale nie, dobra, udało się. McIntyre mógł mieć przechlapane troszeczkę, można tak powiedzieć, ale nie, jednak on dalej tutaj atakuje. Kilka jeszcze mocnych uderzeń. Butch nie wiem, czy w ogóle był przypinany, dlatego wydaje mi się, że lepszą opcją dla McIntyre, że przypiąć Ridge'a Hollanda. Tak mi się wydaje, że będzie po prostu łatwiej. Kolejne uderzenia. Za niedługo znowu zobaczymy Glasgow Kiss potencjalnie. I właśnie teraz sporo po tej signatury. Nie będzie jednak Glasgow Kiss, to będzie jednak Future Shock, który jest kontrowany. I to jest signatura? To jest signatura chyba. Czy nie? Nie, to jednak nie jest signatura. Myślałem, że to będzie signatura, ale jednak nie. Teraz gryzie palce McIntyre'a. Teraz będzie signatura, prawda, robić Butch. Ale nie będzie tej signatury. Piękna kontra. Butch kontruje też tutaj. Clothesline zrobiony. Instant recovery. Mamy Ridge'a, który wchodzi do ringu. I McIntyre znikąd odpala tego Claymora. Pięknie zrobione. Butch wypada z ringu. To jest przypięcie na Ridge'u. To chyba musi być koniec. Mamy jeden. Mamy dwa. I mamy trzy. Krew na twarzy Ridge'a Hollanda. No Butch praktycznie tutaj, no nie wiem, wiadomo, że nie zrobił tego specjalnie, ale jakby naraził tak właśnie Ridge'a na to. Zmienił się z Ridge'em, McIntyre czekał, nie wiadomo o co mu chodziło. Jakby wydawało się, aby był zmęczony, a on nagle tak po prostu wystrzelił z tego narożnika. Claymore, krew na twarzy Ridge'a Hollanda, Butch wyrzucony z ringu, przypięcie i McIntyre pokonuje Brawling Brutes. To był kawał ciekawego pojedynku i fajnego pojedynku, ale to mistrz Intercontinental Drew McIntyre wygrywa ten pojedynek, a więc
Warto rzeczywiście jeszcze raz przypomnieć, na TLC McIntyre będzie bronił swojego pasa z Sheamusem i to była świetna walka, a tam myślę, że będzie jeszcze lepszy pojedynek. W taki oto sposób kończymy oczywiście dzisiejszy odcinek. Dzięki Wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!